Mercedes AMG GT w wersji 4-door. Auto zabezpieczyliśmy w pakiecie Gold, czyli jeden z najbardziej popularnych pakietów w naszej firmie. Proszę zobaczyć, jak auto wygląda po zabezpieczeniu ceramicznym. Większość elementów jest zabezpieczonej ceramiką, czyli wszystkie elementy lakierowane mamy pokryte powłoką Ceramic Pro 9H. Natomiast przód auta jest zabezpieczony w bezbarwnej folii obronnej Clip Design z właściwościami są rewelacyjnymi. Te stoproczki, które najbardziej lubimy, czyli możemy go zrobić tylko na tym fragmencie auta. Na lakierze nie ma żadnych śladów, natomiast jakbyśmy zrobili ten test na powłoce ceramicznej 9K, niestety elementy byłyby porysowane. Powłoka nie utwardza aż tak lakieru, żebyśmy mogli w ten sposób ją traktować. Natomiast kolor i głębia jest taka sama. I tu właśnie chciałbym Państwu pokazać, jak wygląda ta różnica, bo często pytacie, że będzie to widoczne. Gdzie jest folia, gdzie jest ceramika? Przy dobrze nałożonej folii, wysokiej jakości folii, jaką jest właśnie Clip Design, nie ma takiej możliwości, żeby była różnica w połysku powłoki ceramicznej i bezbarwnej folii ochronnej. Nawet tak drobne elementy jak wnęki klamek, które również tu mamy zabezpieczone w pakiecie Gold, praktycznie są niewidoczne. Słupki Piano Black, tutaj też element, który jest bardzo ważny do zabezpieczenia, ponieważ ceramika aż tak nie zabezpieczy tych elementów, które się bardzo szybko rysują. Folia, jak najbardziej tak. Jeżeli naklejemy tutaj folię, te słupki będą w ten sposób wyglądały cały czas. Mercedes trafił do nas z przebiegiem 1200 km. Już tyle wystarczyło, aby po pierwszej trasie owady wbiły się w lakier. Niestety po umyciu nie byliśmy w stanie tego usunąć, więc korekta lakieru była potrzebna. Dlatego sugeruję, aby dostarczyć auto prosto po odbiorze salonu. Wtedy unikniemy dodatkowych kosztów związanych z polerowaniem i renowacją tego lakieru. Niestety nie da się nałożyć folii, żeby była niewidoczna na elementy lakieru, które już mają jakiekolwiek defekty. Więc czym szybciej dostarczymy auto w idealnym stanie, tak jak jest to w salonie, tym efekt końcowy będzie dużo lepszy. Kolejną ważną kwestią, którą często klienci pytają, to jak folia będzie się zachowywała i jak będzie się zachowała ceramika. Bo działanie ceramiki już każdy zna. Pięknie to perkuje, auto się mniej brudzi i dużo łatwiej czyści. Natomiast przy naszej folii Clip Design ten efekt jest taki sam. Zaprezentuję teraz, jak wygląda efekt hydrofobowy na elementach folii i ceramiki. Proszę bardzo zobaczyć, jak to pięknie działa na folii. Na folii, która nie jest zabezpieczona żadną powłoką ceramiczną. Takich właściwości hydrofobowych nie ma żadna folia. Teraz to, co już Państwo znacie, czyli właściwości hydrofobowe naszej powłoki ceramicznej Ceramic Pro. Tu będzie idealny test, ponieważ mamy błotnik, który jest zabezpieczony folią i mamy drzwi, które są zabezpieczone ceramiką. Proszę zauważyć. Efekt kropelkowania jest taki sam na tych dwóch elementach. Wnętrze auta zabezpieczyliśmy powłokami Ceramic Pro, fotele skórzane powłoką Ceramic Pro Leather, deska, elementy plastikowe powłoką Ceramic Pro Plastik, no i wszelkie materiały powłoką Ceramic Pro Textile. Lubię wellness, kapitany, kolejne wyjątkowe auto i z ogromną przyjemnością będziemy mogli się nim zająć przez kolejne lata, aby wyglądał właśnie tak jak w tym momencie. Thank you.